i tym razem Iskra Kotnice zmierzy się z Górnikiem Wałbrzych, drużyna Nowe Miasto. Także już za moment, oczywiście w tych zielonych strojach. No i zaczynamy. Zuza wspiera obronę. Fajnie drybluje. Pięknie. Wspaniały strzał. We wczorajszych naszych grach orlikowych Zuza nie miała litości dla swoich kolegów starszych. Mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Spokojnie, mądrze rozgrywana piłka z prawej strony przez Bartka. Podłącza się od razu lewą stroną. Bardzo fajnie. Miłosz zapędzony wróg, ale on się tam nie da. Nie tak łatwo Miłosza ograć, zabrać mu piłkę. Dobry pomysł. Chłopcy ładnie to zbudowali. No i od środka zespół Górnika. Akcja budowana. Zuza się podłącza. I brawo, kolejna brameczka. Z autu. Ładnie zablokowane. Znasz tego bramkarza? I odrożnego. Kolejna bramyczka. Gdzie są nasi?
pierwsze 10 minut spotkania. I od autu zielony. Przewróciłaś. Zasfaulowana. Zuzka wskakuje na boisko z powrotem, sfaulowany bardzo boleśnie Artur. Kolejny raz. Brawo.
bramkarza, tak samo było przy poprzedniej drużynie. Zuza skwitowała to. Artur już odzyskał siły, przestało boleć, wraca na boisko, także zastąpiła go godnie Zuza, strzelając brameczkę. No i chłopcy dalej kontynuują grę, około 4 minuty do końca. Jak widzicie, Miłosz znowu w natarciu, wspaniale sobie radzi. Został przewrócony tutaj. I pięknie uderzenie, świetnie. Wpadłoby to jeszcze. Ma mi rzut rożny. Tutaj domenę, jeżeli chodzi o rzuty rożne, widzę, przoduje Miłosz. Ma zawsze ambitny plan. I już Artur po powrocie na boisko. Nie wyszła, graj. Walczy dalej. No i wywalczony rożny. Po tym spotkaniu zostaną wyłonione trzy grupy, najmocniejsza, ta taka w środku i grupa goniących, i w tych grupach będą już rozgrywane dalsze spotkania, także myślę, że najfajniejsze spotkania przed nami, gdyż te najsilniejsze drużyny będą mogły się zmierzyć na końcu. Dawid sfaulowany. Dawid prawdopodobnie będzie strzelał. Myślę, że bez problemu. I od bramkarza. 2 minuty niecałe do końca. Miłoszek. Koniec spotkania. Także teraz będziemy wiedzieć, co dalej z
kim się jeszcze spotkamy. Oczywiście podziękowania, przebicie piąteczki na boisku. I dzięki za oglądanie. I już okiełznana drużyna. Mamy w tej chwili przerwę po rozgrywkach grupowych. Za jakieś 10 minut będziemy znali już wyniki. Właśnie w tej chwili sędziowie podliczają wszystko. Wskoczymy do najsilniejszej grupy, to już jest pewne. Zaraz będziemy wiedzieć, z kim dokładnie będziemy grali, w jakiej kolejności. Więc serdecznie zapraszamy na, myślę, najciekawsze spotkania dzisiejszego turnieju w tej mocnej grupy i zobaczymy, jak tutaj poukładają się te mecze, jak poradzą sobie zawodnicy w tej wspaniałej rywalizacji. Także tak to wygląda na tą chwilę, a dzieciaczki, żeby nie marnować czasu i przede wszystkim, żeby nie popaść w nudę, wykonują ćwiczenia z piłką, strzelają, także spędzają efektywnie ten czas. Rywalizacja 2-2, no i bramkarz gościnnie z Kamiennej Góry.